Szacun dla Toledo, że się napędza. Dobrze wyluzował, bo przecież nie szło oddychać. Wszystkiego dobrego. Opole Brzeg pozdrawiam. Przemieszczam się swobodnie na plac kolejny. Nie dacie wiary, to jest niemiecki chodnik. A na tym placu 1.6 w GTI-ku, dacie wiary? Jak można tam przestuningować fajnie końcówkę wydechu. A mi tam się nawet podoba. Coś mu chyba tu podaje, proszę Państwa, z tego zacisków. Haha, przepieron. Ognisko. Dobra, golf golfem, a plac kolejny placem kolejnym. Ładnie ułożone, środek wyprzedany. Elektryk, klapę? 18 rok mamy. A szukamy, czego szukamy? Kuźwa. Szukamy airline, ale mamy 18 rok. Airline na paska, szukamy airline'a, tym co tu mamy, grzane siedzenia, nie ma grzanych siedzeń. Sytuacja jest trudna. Parytroniki są, kamera jest. Taka wersja i klapa elektryczna, ja? Elektryczna, klapa elektryczna. I jedz najdalej. Sekund. Tutaj kolejny, tym razem na lampie tej LEDowej przepięknej, na radarze. Znowu w środku jest zwyczajnie zwykły fotel, zobaczcie, ja w prądzie. Bez pamięci raczej, ale rok jest 17 albo 18, zaraz to zweryfikujemy. Czy ma sens macać ten temat? Wysyłam fotki do widzu. Dobra. Tam to sprzedane. Mamy białego. 16 rok. Na tym ledziku już. Ale wezlajnie. Zewn. Wewn. I kosztuje kuźwa 22. Za 16 rok. Cholera. Drogie te eski skuwane. Dobra, wysłałem dane dla widzu. Bank. Pasek zwykły, nie reczka. Dobra, zostawiamy na razie. Prożek eskowy, przód eskowy. Eskobar w środku, szkiełka na dachu nie posiada. 16 rok na płaskiej, dobrze. Drogi, bo nie wiem dlaczego. Klos poserwisowy, opona z tyłu łysa. No nic. Poserwisowy, bo z napisem. Chyba, że wczoraj markerem kleili napis. 1cc, to on taki wielki. 1cc na wypasie. Tu jakiś Fordzik, tu ekipa vlog, BMWczka stara, o Asterka, czekajcie, Asterka szukam dla żony widza, benzyna, idę pytać, a nóż po taniości, w co wątpię oczywiście, Astra Turbo to droga będzie. Nie wygląda mi to na Leona, trochę uświechtany, gdyby nawet był Leonem, to uświechtanie co, nie chcemy. Niestety, jeden stary turbo ma przebieg fajny i kosztuje, bo to 12 rok, 4700 euro. Asterka, ale nie rezygnujemy, ciśniemy dalej. Damy radę, panie, panowie, panowie, panie, państwo, szanowni. Tutaj ten komisiku, ta cała kolekcja z tyłu sprzedana. Zawsze do tyłu wystawiałem tam, żeby nikt nie łaził, nie drapał, nie kopał opony. Sprzedane stoją z tyłu i tam nie włazimy, dziękuję. Lecimy dalej. W tematy ostre. Busa nowego? Jest namiar. Chwileczkę, musimy coś powiennekrzyło. Montka nie chcemy, Audika. Wersja średnia, ale quattro. Zerkniemy okiem do siódemeczki, uważam, że jest dobrze. Prawie jak, wiecie, w GTI. O kurde, tu się zdziwiłem. Sam parkuje, różne rzeczy robi, na placu oczywiście jest namiar. W automacie. Nowa taka sama, już widziałem taką kiedyś. Na starej rurce. Co to tu za sprężynka? BMWczka, tak troszkę z tyłu, nieśmiało, ale na ładnym prądzie.
Oczywiście Luxury. I tradycyjne w lesie, co to się nazywa? Zapomniałem. Świeżop. Bursztynowy. Ładna jest namiar, jakby ktoś chciał, to oczywiście Mazdę też polecam. Mątka na grubym wypasie. Fotel w prądzie rzucę okiem. Lusterko z asystentem, fotel nie w prądzie niestety, czyli nie wiadomo, pół na pół. Niestety sprzedana. Kurde. Insygnię szczaiłem piękną. Dla widzu. Jaki jebaniutka ma kolor. Też sprzedana. Tylko sobie tutaj zaparkował. Tak zwana wersja panoramkowa. Tylko bez wirtuala. Ze szkliwem. Dobra, lecimy dalej, coś się trafi. Chłopakom zleciłem, co mają szukać. To się da radę. Jest pięknie, ale wszystkie drogie, bogate, bo to nowe ryjki. A ten Audik. Pasacik zwykły, ale w sedanie. Czy zwykły? Niezwykły oczywiście. Jest namiar. Podejdę, bo później będzie 1000 pytań. W Kingstopie czy miał LED? Nie, nie miał. W Kingstopie czy był w automacie? Nie, w manualnej. Coś mi tu plumka. Czy był? Nie, nie był. Był, nie był, nie był, był, będzie. Ach, te siedzenia. Wciąż szukam kolejnego S-Maxa dla widza. A tu Galax. Ja szukam oczywiście w manualnej. Żadnej rajdówki dla Addict dzisiaj nie widzę na razie. Dzień się jeszcze nie skończył, właściwie dzień dobry się zaczął, jest 11. Gdyby nie korki, kuźwa, z tym zamkniętym tunelem, to byłbym już o dużo, dużo dalej, dalej, oj, dalej byłbym, ja bym był tam, ho, ho, dalej, dalej. Diabeł, widziałem białego Mercedesa ładnego. Jasiek, mam znowu dla ciebie fajny film z Niemiec. Naprawdę, powiem ci, jak zaparkujesz czasami skuter gdzieś, jak postoisz za długo i o nim zapomnisz, to mogą ci go normalnie rozkręcić na części. Z niego nie zostanie zwyczajnie nic. Goła rama i przednie kółko. Dobra, męczymy kolejne Skody. Świeczka, Passat świeczka, 16 roczniki. Ta jest 17 jednak, szóstka na szybie, a DVD nowe, że tak się wyrażę. Ta jest 16 jednak, skubaniutka. RS6 w towarzystwie zacnej dwójki pięciodrzwiowej przed 87 rokiem, bo trójkątna szybka jak z malucha. O tym właśnie nam mówi. To chciał Toyotę, przyna chciała Toyotę, tak? A przyna chciała benzynę automata. I to jak zwykle diesel w manualnej. Ale ja mam prawo. Prawo, nie lewo, szóstka. Czwórkę euro Addict chciał. Dziura w fotelu to... Przecież nie kupię koledze auta z dziurą w fotelu. I pomyśli, że jestem jakiś nierzetelny. Transporter TDI z lekkim rudym. Dzień dobry. Ta flaszka to po ile? Się wyczyści, będzie jak nowy. Jest namiar jak coś, wiecie o co chodzi. Kwestia podczyszczenia, czy podduszenia. Idziemy tajnym skrótem obok Witoldów. Na tę rurkę zawsze uważam, że ryjem na przykład ma wysokości twarzy banerunka, nie nadgać się. Witki, stitki, stare pitki. Całkiem na jakieś czary Marii ogórki. Rocznik szóstka. Teraz dopytamy. Powiem, gdzie stoi taki wiśniowy, wiem ile kosztuje. Jeżeli jest 1,6 i ma przebieg koło 140, to wiśniowy jest śliczny, sam parkuje. Ten czarny, zaraz się dowiemy ile. Czy ma sens w ogóle... O, ten jest ładny, czekaj, bo też szukam. Zamiast Evoca. Jak w automacie, 2 litry mocny motor. Jest automat, nie wiem co dalej. Szkiełeczko niestety nie dano. Też lampeczka z przodu.
jest katastrofa, no zwariować można z tymi monterami tych świeczek. Renówka kosztuje 11 217 rok, 160 na kul, ale wypaśnika nie ma, tutaj będzie brany pod uwagę wypaśnik. Biorąc pod uwagę tamtego, to tu jest goło, no i popękane siedzenie. Natomiast czarny 3008, szukam dla widza dwulitrówki, a to jest 1.5 czy 1.6, nie znam się w tych samochodach w ogóle. Jak tak mały, kierownica z gokarta oczywiście, to nie pytam o resztę.